No, siemka. Generalnie jadę sobie ścieżką do pracy. Teraz mam kawałek taki z dwoma paskami bez lodu, także można sobie śmigać na luzie. Mama niech nie patrzy lepiej. No, ale tak w sumie to jest chyba tutaj w okolicy najgorszym kawałkiem o tej porze, żeby jeździć, bo przejeżdżam przez takie dosyć spore góry. Takie w sumie pasmo małe górskie. Teraz jestem na 685 metrze. Przed chwilą trochę zamoliłem, bo mogłem włączyć wcześniej nagrywanie. Byłem na 735. No i już teraz w sumie to zacząłem zjazd. Także jest dosyć ciekawie, jak już widać, droga cała jest oblodzona. No. Fajnie. W sumie. O, to jest jeden z moich ulubionych zakrętów. Zaraz za tymi barierkami energochłonnymi jest w połowie zamarznięte jezioro. Tutaj teraz to by było... Nie, w sumie jest możliwe, żeby wypaść z drogi. Trochę ciężko, no ale jest możliwe. Szczególnie przy podobnych prędkościach. O, tam za tym, o, widać? O, tam można właśnie wpaść. Mogłoby być ciekawie w sumie. Taka ucieczka. O, tu też można wpaść i tam można wpaść. Ciekawe rzeczy. No, w każdym razie. No jest dosyć niebezpieczna droga, dobrze, że... A, właśnie, tą drogą jechałem w... kilka dni temu na letnich oponach. Sprawa wyglądała podobnie, tylko oprócz tego lodu był jeszcze z 20-30 cm śniegu. Ledwo się dało jechać, w sumie samochód cały czas miał poślizg. Na zakrętach, prawie na każdym zakręcie byłem bokiem, cały czas ESP mi tam korygowało. No, takie rzeczy. No ale staram się bezpiecznie jeździć. Także taki trening jazdy bokiem był całkiem dobrym ćwiczeniem. No. Jak przyjadę do Polski, to będę mistrzem kierownicy nawet na lodzie. Za jakiś czas powinienem dojechać do takiego fajnego odcinka, taki przesmyk pod górami właściwie. Pod górami, między górami takimi dużymi. Dosyć niebezpieczny. No, pierwszym razem jak tam jechałem właśnie na tych letnich oponach, to... O! Trochę poślizgu mi się dupka złapała. Pierwszym razem jak tam jechałem na letnich oponach, to jechałem 30 na godzinę. ESP cały czas krzyczało, ABS cały czas krzyczał. No. I o mało co do rowu. Właściwie jechałem w połowie rowem tutaj, o. A rowy, jak widać, nie są najmniejsze. O, to jest jedno z najgorszych miejsc. Tego pewnie na aparacie nie widać, ale jest cholernie duża góra. O, jadę teraz 40 na godzinę. I tak jest dupa zaciśnięta. 45. Czuliście? Nie, nie czuliście, ale ja czuję, że mi dupa ucieka strasznie na bok. A co tam? Kto będzie królem w driftu niedługo? O, nawet na kolcowanych oponach, które podkreślę, że są najlepszymi oponami kolcowanymi na świecie. No, też najdroższe. Śmiga się dosyć ciekawie. Co jakiś czas czuć takie poślizg z 20 cm tylnych opon. Ale na początku byłem posrany przy każdym takim poślizgu, ale teraz się już trochę przyzwyczajam. Ile można się bać. Prawda? No. W każdym razie teraz się jakiś czas temu orientowałem, ile kosztuje wyciąganie z rowu. No i trzeba dosyć sporo zapłacić.
Ewentualnie można by poprosić jakiegoś tutaj tubylcy, żeby wyciągnął jakimś traktorem, ale jakby policja akurat zjechała, to dodatkowy mandat się dostaje za niewezwanie pomocy drogowej. W takim wypadku. O kurde. Nie lubię na takich miejscach mijać samochodów. Z wiadomych przyczyn. No i tak sobie śmigam i śmigam 500 razy dziennie tą samą trasę. Nie, tylko 4 razy dziennie. W każdym razie jak się dojedzie godzinę, to może zbrzydnąć, kurde, to siedzenie w samochodzie 4 godziny dziennie. Jeszcze mi wspaniały szefunio nie zapłaci, kurde, za dojazdy. Robię 240 km dziennie, a on mi chce zapłacić za... Znaczy zapłaci mi za 20, tak mi już oznajmił. Także... szału nie ma. No ale co zrobić? Robota jest, trzeba brać. O, druga sprawa, że też się w pracy nie przemęczam. Mój rekord to uwinąłem się w godzinę 15 rano. Wieczorem robiłem jakieś 2 godzinki. A oczywiście zapłacili za dniówkę, także... dosyć korzystny układ. No. Kończę, bo mnie już kurde ręka boli od tego trzymania tak, tego aparatu. Pozdrówki. Do zobaczonka.